Dzień dobry, dobry wieczór w zależności od tego kiedy, kto nas ogląda. Zaczynamy w rynku ze mną Jacek Kubrak, ja nazywam się Michał Palaczyk. Jacek, czerwcówka, widzę, że u Ciebie ze świeczkami, ze świeczkami bardziej giełdowymi, czy takimi jak na parapecie? To jest takie dobre pytanie, bo słuchaj, specjalnie tą świeczkę zaświeciłem, bo ona ma wiele wymiarów, które pozostawię sobie ukryte w domniemaniu. Niemniej nie... Kiedy kto ogląda, ale jeszcze trzeba by dodać do tego, gdzie ogląda. Bo w tej chwili to, że ogląda w Japonii, nabiera szczególnego znaczenia. A no tak. Japońskie no świece tak. na japońskich wykresach. No właśnie, więc to, wiesz, dlatego powiedziałem, to, ta, ta świeczka paląca się to jest jeden z wielu symboli, które, wiesz, są, no, kiedyś świecono świeczkę gromnicę w oknie, żeby odstraszyć pioruny, tak. Więc y, ogień i świeczka w oknie ma ogromne znaczenie. Więc Czyli może odstraszamy czerwoną świeczkę, żeby odstraszyć czerwone świece na japońskich indeksach. A może żeby wiesz komuny nie wpuścić czerwonej? Aha, okej. Okay. Kontynuuj, zainteresowany jestem. Ok, więc powiedziałem ci, że ta świeczka ma wiele, ogromną symbolikę, i zapraszam serdecznie Państwa do odkrywania tej symboliki. Czy może, co może znaczyć świeczka? To jest taki jeden z testów na kreatywność. Jak zatrudniam ludzi, którzy mają być na stanowiskach kreatywnych, na przykład, to mam taki pomysł z doniczką, tak? No nie? 50 zastosowań doniczki, czyli 3 minuty. Albo 50 zastosowań złotówki w postaci monety, żeby było jasne, no i 3 minuty, tak? I. i i w ten sposób testuje ludzi na kreatywność, bo jeden z, tak, no jeden z takich przykładów zastosowania złotówki no to jest pilniczek do pasnoci, bo ona ma ta, takie żłobki. Tak? To, mi się, to już wiele lat temu miałem takie zastosowanie, ktoś napisał, mi się do dzisiaj podoba. Tak? Na przykład podkładka pod szafę, żeby się szafa nie kiwała. No więc szanowni państwo, zapraszam do 50 znaczeń tej świeżki, która świeci się za moimi plecami. Ile osób w twojej karierze znalazło 50 zastosowań doniczki albo monety w 3 minuty? Było kilka osób. Kilka. I to były do tego stopnia wybitne jednostki, że je pamiętasz? Czy wiesz, że były i tyle? Nie, pamiętam je, dlatego że pracowaliśmy razem. Okej, okay. no to zaczynamy. Dla zainteresowanych, dla zainteresowanych niedługo będzie kolejny nabór do mojego nowego projektu. Ruszajmy. Jak, um, słuchaj, podobać się cała ta sytuacja? Z wywiadem, bo to tak Donalda Trumpa z Elonem Muskiem, które ostatnio miały miejsce. A takie hakerskie się pojawiły przed rozmową. Ona się dość mocno opóźniała. No. Ale sama treść no, rozmowy, tyle. jakby nie była nowa. Wszystko, co Trump mówił przez lata się powtórzyło. Więc myślę, że to nie jest game changer pod względem narracji w kampanii wyborczej że znaczy, dla mnie to co mówił pokazuje różnicę pomiędzy podejściem demonstrowanym przez coś czego nie potrafię nazwać co zmienia strukturę cywilizacji społeczną, technologiczną, finansową, gospodarczą, społeczną, a pewnym takim takim pewnym konserwatywnym starym podejściem do rzeczywistości, tak? I Drury Baby to, to to ma znaczenie w stosunku do tego, co mówi pani kandydat, pani wiceprezydent Kamala Harris. Będziemy Green Deal robili po prostu aż tak, aż będzie się dymiło, tak? To, to, to ma znaczenie w tym wszystkim. I, i, I wydaje mi się, że tutaj zobaczymy, jak jest. Na ten moment widzimy, że w mediach liberalnych pani Kamala już wygrała. No jak będzie na końcu, to zobaczymy, bo media mają to do siebie, że prowadzą agresywną propagandę medialną w tym zakresie, ale ja tak wierzę o mamy atak hakerski, który to uniemożliwia. No czemuż ten atak się pojawił? No ale też mamy niezwykły list komisarza Unii Europejskiej do pana Alona Muska i to mi, tak bardziej mnie ciekawi. Co ty na to? Czytałeś te, te, te jego rzeczy, które ponapisywał? Czy sam list jest dość może kuriozalny pod względem treści, natomiast jest w tym wszystkim pewne ziarnko prawdy. Ponieważ jeżeli przejrzy Jakie? się to, co dzieje się na Twitterze czy X-ie przez ostatnie 10 lat, to trafiliśmy do takiego martwego punktu, a w zasadzie martwego internetu. Pewnie kojarzysz teorię martwego internetu i Twitter zaczyna tak wyglądać, czy w zasadzie X, że mamy... A dlaczego? Masę... Tak? A dlaczego? No, czy po podziel się z widzami, może oni nie wiedzą, o co chodzi. Teoria martwego internetu to jest teoria powstała już po prawie 10 lat temu... Która głosi, że internet w zasadzie nie istnieje z perspektywy takiej, jak my mówimy sobie o nim, że ludzie tworzą treść, tylko że on jest jakby generyczną rzeczą, gdzie treści tworzą się same i internet jesteśmy karmieni czymś, czego nie tworzą ludzie, a tylko algorytmy. I w zasadzie pierwszym miejscem, gdzie takie coś zaczyna być widoczne, jest właśnie portal X, gdzie mamy masę różnych botów. Fejkowych obserwujących, boty, które rozprzestrzeniają różne inne treści. Zresztą jest fajne, nawet ostatnio powstała instrukcja tego, jak powstają różne nieprawdziwe treści, że zaczyna się tylko od jakiegoś człowieka, to jest dziennikarz zazwyczaj niszowej, ultraprawicowej lub ultralewicowej gazety, który rzuca informacje na podstawie domniemanych doniesień, które dostał od jakiejś osoby. A potem na tej podstawie już ten tak zwany martwy internet roznosi. To no i najlepszym nośnikiem na dzień dzisiejszy jest portal X. Naprawdę? Nie znalazłem Facebook nic jest... lepszego. Może TikTok nie byłby nie gdzieś na tym poziomie viralowości i roznoszenia różnych najgorszych treści, skrajnych od prawa do lewa. A, a na Facebooku tego nie ma, no bo przecież. Wyłączane są tam różnego rodzaju narracje. Nie dbają o to, żeby się nie roznosiło, prawda? Tylko dziwnie, że dbają o to, żeby się jedne rzeczy nie roznosiły, ale jakoś inne się roznoszą. Znaczy, no, prawda? Jest... Facebook też jest wielkim śmietnikiem. Okej, okay. a YouTube? Na YouTube, przynajmniej z perspektywy tych kąt, które znam, w sensie kilku znajomych, co im się wyświetla, czy swoim, nie jest tak dramatycznie jak na X czy na FEJSie? Wiesz, jako że czytam komentarze naszych widzów, tempie cały czas takie, takiego bota, który wrzuca informację mitingującą do tego, żeby korzystać z usług szkoleniowych, bo tam wiele zarobił. I wrzuca nie tylko jedną informację, ale także wiele komentarzy do tego, tak? I YouTube, pomimo tego, że treść jest ta sama i wystarczyłoby wrzucić algorytm, że tak powiem, tępiący, coś takiego, tego nie robi. Po prostu ja muszę to łapkami własnymi wywalać i jak wywalam, to on się za chwilę znowu pojawia. Tak? Więc generalnie mamy do czynienia z sytuacją, w której media społecznościowe stały się śmietnikiem, kropka. Ja bym nie obdarzał tutaj szczególną atencją X, bo uważam, że śmieciuwa jest statystycznie większa w portalach, które, ma, mogą, które mają większą użyteczność. Ja mówię o statystyce, tak? Jak masz portal, gdzie masz e, 2 miliardy kont, no to statystycznie prawdopodobnie są fajkowania i pakowania różnych rzeczy jest większe, tak? Wiesz, ja na, na przykład na Messenger ciągle dostaje jakieś śmieci, nie wiadomo, jakie jest różne dziwne. Mm, więc e, akurat na Twitterze tego nie zaobserwowałem. Może tak jest, może tak nie jest. Pan a, Breton. W swoim liście stwierdził, że jest zmuszony przypomnieć Maskowi jako indywidualnemu podmiotowi ostatecznie kontrolującemu platformę z ponad 300 milionami użytkowników na całym świecie, z których jedna trzecia znajduje się w Unii Europejskiej, o jego obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach cyfrowych. Co to znaczy według Ciebie? Zawołanie do podporządkowania się europejskiemu prawu. Ok. Czy ktoś mnie jako obywatela pytał się, czy ja się z tym prawem zgadzam? Głosowałeś za ograniczami... Parlamentu Europejskiego. Chyba, że nie poszedłeś. Które prawem, które. Ona była akurat wcześniej które ogranicza mi moje prawo dostępu do informacji. Ważną rzeczą, szanowni Państwo, Michale, jest to, że jeśli się przeczyta to prawo, o ustawie, te, tą ustawę o usługach cyfrowych, to ja powiem bardzo prosto. Zakończyliśmy pisanie bajek dla dzieci, bo przecież bajki to fake newsy. Przecież bajka o Jasiu, Małgosi i Babę Jadze to jeden chodzący fake news. Aż jakieś to fake newsy um, są w bajkach e, e, braci Grimm, albo jakieś to fake newsy były rozpowszechniane w bajkach Andersena, pokazującej e, przemoc i różnego rodzaju biedę, cierpienie, tak i e, które były nieprawdziwe, bo przecież tamto środowisko świat był zupełnie inny, prawda? Tak można przecież powiedzieć. Zwróć uwagę, że praktycznie Prawo o usługach cyfrowych kończy pisanie powieści fiction, a szczególnie political fiction, bo przecież to fake news. Nie patrzysz na to w ten sposób, przyjacielu? A? Racek, jeżeli piszemy bajki i one są z zasady bajką, to trochę tak jak kabaret. To jest pewna forma literacka, i jakby wszyscy sobie z tego zdają sprawę. A jeżeli. Zaraz insynuujemy politycznie różne rzeczy i przedstawiamy je jako coś, co praktycznie jest pewne albo może się zdarzyć na poważnym portalu opiniotwórczym, jakim jest X, no to wychodzimy poza konwencję bajek i kabaretu. Michał, użyłeś dwóch błędów logicznych w swojej wypowiedzi. Po pierwsze, wszyscy jest nieprawdą, bo dzieci jak słuchają bajkę, to do pewnego czasu myślą, że to prawda. Jak jest dobrze skonstruowana bajka dla dorosłych. E, Okej. Okay. W latach 70. były takie bajki dla dorosłych e, po dzienniku e, prowadzone przez Kubuszewskiego i tam występowali fajni e, aktorzy komediowi. Okej. Okay. Jacek, mam wrażenie, że próbujemy całą sytuację walki z fake newsami rozmyć do pewnego absurdu, porównując je ze sztuką. Jakby. Naszym problemem jest to w mediach społecznościowych, że nagle pojawia się informacja, że XY czy Z nie żyje, to niesamowite jak umarł. I my o tym czytamy, to jest zupełna nieprawda, on dalej żyje, i chodzi nam o to, żeby tego typu rzeczy były łatwe do znalezienia i można było legalnie je oznaczać lub w ogóle zlikwidować z sieci. A jeżeli sprowadzimy tę dyskusję do. Pewnego absurdu, jakim jest porównywanie do bajek, które mają po pięćdziesiąt, czy kilka tysięcy lat, i staramy się zastanawiać na temat tego, czy, jest czy są fake newsem, czy nie, i jakby z tego powodu mówić, że nie możemy walczyć z fake newsami, bo one nie są prawdziwe i nie zdarzyły się w rzeczywistości, to chodzimy do momentu, w którym jakby chyba tracimy czas na rzeczy, które są niewarte nie. myślenia. Eee, czy istnienie świętego Mikołaja to fake news? Nie, nie jest fake newsem. Dlaczego? No Istnienie świętego Mikołaja jest pewnym, jakby przypowieścią kulturową, to jest element naszej tożsamości. To nie ma nic nie. do rzeczy, informacji na temat tego, że jakiś rząd kradnie lub nie kradnie, co może Ty być, być Święty Mikołaj. Michał, czy jesteś przekonany, że święty Mikołaj nie istnieje? Jakby do czego dążymy dąży do tego, dziękuję, że zadałeś w końcu to pytanie, dąży do tego, że w momencie, kiedy wprowadza się granice i pewne oznaczenia, to nie jesteś w stanie nigdy za pomocą mechanicznych, mechanicznego podejścia stwierdzić, co jest prawdą, co jest fikcją. Fikcją, żeby było jasne, bo fake news to jest fikcja, fiction. I teraz chodzi o to, że właśnie ten element kształcenia w kwestii krytycznego myślenia, którego brakuje w edukacji, nie może być zastąpiony ustawą o usługach cyfrowych. Dążę do tego, że powinniśmy być kształceni i edukowani w zdolnościach do rozróżniania tych czyn od fakts. A więc pozbawianie w edukacji kształcenia w obszarze krytycznego myślenia prowadzi do tego, że różne dziwne ludzie próbują tutaj robić różne rzeczy, które, Michale. Jak praktycznie każda rzecz na tej ziemi ma swoją pozytywną i negatywną stronę. Fake news podobnie jak kubek. Ma swój, swoją pozytywną i negatywną stronę. Kubek pozytywną stroną ma to, że możemy z niego się napić herbaty, negatywną, że służy jako przedmiot napaści i wymuszenia, kiedy użyjemy. Jako narzędzia uderzenia w czyjąś głowę. I taka jest natura tej rzeczywistości. A więc pan a... Breton przypomina panu Muskowi o prawie. Ja nie wiem dlaczego posługuję się tym prawem w stosunku do mojej osoby, bo ja mam akurat kompletnie odmienne zdanie. I teraz cytuję pana Bretona. Oznacza to w szczególności zapewnienie z jednej strony skutecznej ochrony wolności wypowiedzi informacji, Wolności wypowiedzi informacji, podkreślam, a z drugiej strony wprowadzenia wielu proporcjonalnych i skutecznych środków łagodzących w odniesieniu do wzmacniania szkodliwych treści. Zaraz. To albo mamy wolność, albo jej nie mamy. Jacek, Jest to, to z drugiej ważne, strony ważne. pytanie. To, ale zaraz czekaj, bo jeszcze dokończę. Jest to ważne w kontekście niedawnych przykładów. Niepokoju społecznych wywołanych przez wzmocnienie treści, promujących nienawiść nieporządek, podżeganie do przemocy lub niektóre przypadki dezinformacji? Proszę pytaj. Co zrobić, żeby w internecie na mediach społecznościowych było mniej fake newsów i żeby inne kraje nie mogły wpływać na wewnętrzną sytuację w danym kraju? Świetne pytanie. Świetne pytanie. Myślę, że przede wszystkim powinniśmy zredefiniować kwestie modeli społecznych, które żyją z rozprzestrzeniania informacji i zarabiają na jej przesyłaniu. W mojej opinii, pierwszym podstawowym elementem kreującym dezinformację są algorytmy, które kryją się za systemami dystrybucji tej informacji. To nie piszący fake newsa ponosi odpowiedzialność za fake newsa. Każdy ma mieć prawo, na tym polega moja wolność, bo ja może piszę fiction, tak? Nie ma możliwości oddzielenia i jedyną rzeczą, która tutaj jest, Michale, to jest kształcenie ludzi w krytycznym myśleniu. Gdzie mamy debaty oksforskie w szkole podstawowej i średniej? Gdzie mamy przedmioty z krytycznego myślenia? Zamiast nauki religii i filozofii i etyki, na której dzieci nie chodzą albo nie wiadomo po co chodzą, tak? Przenieśmy to do kościoła, bo świetnie sprawdzały się lekcje religii w kościele, a w szkole uczmy dzieci krytycznego myślenia. To jest moja propozycja. Elementy walczące co, rozpozna... co, co Boskie Bogu, a co cesarskie cesarzowi. Religia do kościoła, w szkole kształcimy myślenie. Rozdzielenie funkcji. Proszę bardzo. Czy... W programach już pojawiły się elementy dostrzegania czy rozpoznawania nieprawdziwych informacji i tego typu rzeczy, więc tutaj ministerstwo już od lat dostrzega ten problem i wprowadziło to do podstawy programowej. Jakoś nie potrafię dostrzec w programach na razie. Ja tylko mówię o tym, co dalej. Tak? Dlaczego na uczelniach wyższych nie ma kształcenia z krytycznego myślenia? Tak? Wtedy popatrzysz, stwierdzisz, że fajny dowcip, nie? Ok. Bo jeżeli likwidujemy fake newsy, to całe memy zlikwidujemy, z których boki zrywam sobie, oglądając je od czasu do czasu, tak? Okej? Okay? Po prostu. Likwidujemy wszystkie memy. I bardzo ważnym elementem w tym, co pan Breton zrobił, to była odpowiedź rzecznika kampanii Trumpa, który odpowiedział mówiąc: Unia Europejska powinna zająć się swoimi sprawami, zamiast próbować mieszać się w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. I to, jest, e, e, I to jest ważne. To jest ważne. Powiedziałeś o farmach troli, które atakują, mieszając się w różnego rodzaju wybory. Czyż w tym momencie e, to, co napisał pan Breton, nie jest objawem myślenia o Unii jako o wielkim imperium, empire, e, które e, ma narzucać światu swoje przekonania? Czyż nie jest to myślenie ludzi, Którzy nie skupiają się na budowaniu dobra porządku w Europie, nie, nie zajmują się porządkiem, gdzie gangi duńskie wynajmują szwedzkie dzieci do tego, żeby załatwiać porachunki, bo dzieci dostają niskie wyroki? To tym się pan Breton nie zajmuje, tylko zajmuje się czymś takim? Może Dlaczego... to jest ważniejszy problem? Co? Skąd te gangi się tu wzięły? W jaki sposób Unia Europejska miałaby się angażować w wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, jeżeli list dotyczy europejskich użytkowników Xa i walki z fake newsami? To jest czyste wykorzystanie, jakby próba zrobienia kampanii na zupełnie niezależnym temacie, próbując go podpisać pod coś, co jest nagle ważne dla kampanii prezydenckiej? Wiesz co, nie wiem, ja uważam, że to jest element taki, jakby ktoś do e, Polskiego napisał do, wiesz, do, do, Komisji Wyborczej w Polsce albo do różnych mediów, proszę nie publikować takich a takich informacji, a, bo mi się to nie podoba, to jest mniej więcej dokładnie ta sama sytuacja. Kropka. Ale X nie jest Komisją Wyborczą. Ja wyrzuciłem Komisję Wyborczą, mówiłem do mediów, tak? Liz otwarty do mediów, pisze na przykład, wyobraźmy sobie prezydencji. A pisze do Polski o tym, że on proponuje, żeby wprowadzić nowe normy głosowania i zachowania, bo on uważa, że aktualne to one są nie najlepsze. Są pewne zasady szacunku dla drugiej strony. ok? Jedźmy dalej, bo byśmy się zagadali. A mam bardzo kolejny ciekawy slajd tutaj, szanowni Państwo. Pamiętasz Michał, jak tydzień temu gadaliśmy o tym, że jednym z elementów i coraz mocniej bardzo... Takim rozgrzewanym, który może doprowadzić do zmiany systemu społecznego, jest pandemia? Mówiłeś o tym. Ja A o czym się ciekawa. mówi od poniedziałku tego tygodnia? Chyba do mnie nie dotarło. Od poniedziałku tego tygodnia mówi się o tym, czy nie wprowadzić nowego stanu pandemicznego w świecie ze względu na rosnącą ilość zakażeń małpią ospą. No, traktuję to jako raczej niedorzeczny temat ogórkowego nie sezonu wagacyjnego. Zaraz, 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 bo o tym dyskutuje. Ze względu na to, że śmiertelność w przypadku ospy małpiej wynosi 3,5%, a w przypadku wirusa SARS-CoV-2 -Co wynosiła tam koło 0,35-0,5%. Okay? A tu mamy 3,5%, czyli wskaźnik zachorowania jest wyższy niż w przypadku zakażeń pogrypowych, tak? Więc dyskutują na ten temat. Rośnie bardzo agresywnie w Afryce. I wirus, który nigdy nie występował więcej niż tam w okolicach 200-300 zachorowań, nagle jakoś taką uzyskał dziwną zdolność, że się rozprzestrzenia. Przepraszam, czy ty uważasz, że to wszystko jest ok, Michał? Czy to jest tak przypadkowe? Prawda? Małupia grypa w największych, największy, największy zwolennik największych restrykcji jest szefem sanepidu, kupujemy szczepionki. Nie jest to dziwne, Michał, w tym wszystkim? Jacek, może nie żyję na świecie długo, ale obaw o epidemię czy tego typu już słyszałem kilkanaście. Były no, Ebola, były SARS, MERS, był COVID. COVID był najgroźniejszy i globalnie faktycznie... Spowodował totalne zamieszanie. Natomiast tego typu tematy będą wracać. No ludzie generalnie boją się chorób, i jest taka zasada, że rzadko rynek czy w ogóle społeczeństwo daje się bić dwa razy w ten sam sposób. COVID nas mocno zbił gospodarczo, społecznie i zdrowotnie, więc trochę huchamy na zimne, ale powtórka tej sytuacji na 4 lata po poprzedniej po prostu statystycznie takie rzeczy są mało prawdopodobne. Nie pamiętasz, gadaliśmy o ciemnej triadzie? Tak. Gadaliśmy o tym, że w środowisku wyższego szczebla zarządzania, w środowiskach bankowych, w środowiskach politycznych udział osób z ciemnej triady wynosi około 10%, bo statystycznie w skali populacyjnej to jest około 3, ale im, im wyżej w szczeblu drabiny pokarmowej, to ich gęstość rośnie i tam jest około 10, a w niektórych miejscach nawet może być więcej. Tak? Tak. Tak, okej. Okay. To zadam Ci pytanie. Co by było, gdyby decyzje dotyczące wprowadzenia CBDC były powiązane z tworzeniem społeczeństwa, w którym nie ma własności, w którym wszyscy są szczęśliwi, a narzędzie to zostałoby wprowadzane do nadrzędnych celów osób ściemnej triady, które wykorzystałyby przy okazji do tego, żeby tworzyć własne cele. Co ty na to? Jak by to zrobiły? Co by zrobiły? Czy jest to możliwe? Na pewno jest możliwe. Kluczowe pytanie jest, jaka byłaby reakcja społeczna, bo tak się zastanawiałem też na temat dyskusji z zeszłego tygodnia, która grupa społeczna jest najbardziej gotowa na przyjęcie polityki nieposiadania niczego? I to są Kolejny typowo, zet. jak statystycznie popatrzymy, to są zazwyczaj dzieci z bogatych rodzin lub z rodzin, w których nic nie brakowało, są gotowe nie posiadać nic, bo wiedzą, że wszystko sobie mogą wynająć, kupić i generalnie nigdy nie poczuły biedy a osoby z tak zwanym genem zero, czyli które nie dostały nic od, z domu, nie wyniosły żadnego majątku i przez większość życia musiały się w tym młodzieńczym okresie same utrzymywać, na przykład w okresie studiów, mają potrzebę szybkiego dorobienia się i posiadania jak największej ilości rzeczy. Więc w bogatych społeczeństwach, takich jak europejskie, szczególnie tej Europy powiedzmy sklejonej wokół krajów Beneluxu, Byłoby to stosunkowo łatwe do wprowadzenia, ponieważ tam ludzie nie mają takiej potrzeby zbierania rzeczy jak na wschodzie Unii Europejskiej czy na południu. Więc w takich okolicznościach byłoby to możliwe. Pytanie, czy faktycznie tym razem poszłoby to w stronę taką bardzo negatywną społecznie, bo ostatnie zmiany raczej były, powiedzmy, społecznie pozytywne, które nastąpiły w ciągu 30 ostatnich lat. Wiesz co, kwestia tego, że może rzeczy nie posiadać, ale będzie posiadał abonament. Osobiście uważam, i to jest bardzo ważne, że zbudowano narzędzie, jakim jest pokolenie Z i kolejne pokolenia, które będą wchodziły, że młodych ludzi po prostu, z młodych ludzi zrobiono narzędzie zmiany. I to narzędzie zmiany będzie zmieniało społeczeństwo w tą stronę, bo dla pokolenia Z istotne jest doświadczenie używania, a nie posiadanie. I tu nie sądzę, żeby miało znaczenie w tym momencie, czy posiadasz, czy nie. Istotne będzie chwalenie się, czego doświadczyłeś, tak? I w jeden dzień doświadczasz jazdy na Ferrari, a w drugim jazdy odrestaurowane maluchem, tak? O to w tym wszystkim chodzi? Chodzi raczej o to, jakie atrybuty mogą być przypisane do takiego cyfrowego pieniądza w kontekście właśnie jego wdrażania, bo czy tu macie Państwo taki zapis, prawda? Informacyjny o tym, jak wygląda, wdroże, jak wygląda przesłanie. I zadam takie ważne pytanie. Gdzie widzisz sofizmat? Tym, co tutaj, bo to jest ze źródeł, przepraszam, bo nie załączyłem linka, to jest ze źródeł Europejskiego Banku Centralnego. Tam jest taka zakładka Digital Euro. ok, więc ściągnąłem, przetłumaczyłem. Zakładka jest źródło Europejskiej Bank Centralny, tak? To, to dodam. Trochę robiłem materiał w nocy i, i coś mi pewnie umkło. Zatem pojawia się pytanie, gdzie widzisz sofizmat? Grubymi ćmi szyty w tym, co tu jest napisane. Obietnica, że się nic nie zmieni, mimo że to będzie inna waluta. Też. Co jeszcze? Mm, że będzie prostsze i szybsze? Nie. Jest jedna, która się rzuca prosto w oczy, która jest totalna. Ale to jest raczej kłamstwo. Niż sofizmat, ale sofizmatem jest stwierdzenie, że oni muszą wprowadzić cyfrowe euro, bo ludzie coraz szerzej akceptują płatności bezgotówkowe. I oni wychodząc naprzeciw tym płatnościom bezgotówkowym, muszą wprowadzić cyfrowe euro. Za chwilę powiem, dlaczego jest to sofizmat, ale za czym to powiem, to jest na samym dole jeszcze silniejsza Europa, tak? to, to, to jest, nie wiem, w jaki sposób cyfrowe euro ma robić silniejszą Europę. Chyba bardziej skontrolowaną Europę, z tym to się akurat zgodzę. A Dlaczego sofizmatem jest to, że ludzie coraz bardziej płacą? No, coraz bardziej płacą, e, dlatego, że coraz bardziej przekręcają nam śrubę w zakresie płatności gotówką. Coraz bardziej nas kontrolują. Poszedłem do banku, wypłacić pieniądze, a pani mi daje kartkę do podpisania e, pod tytułem, że nikt mnie nie nagabuje, etc. Co ja to obchodzi? Bo jak mnie ktoś nagabuje, to ona zadzwoni na policję. Jak mnie ktoś nagabywał, chciałbym, żeby ktoś zadzwonił na policję, to ja bym zadzwonił na policję, tak? Jacyk, ale okay. to są procedury, które pojawiły się w związku z oszustwami na osobach, powiedzmy 80. Plus. Czy ja wyglądam na osobę, która ma 80, plus? no nie. Dzięki. Ale procedura dotyczy wszystkich. Tak jest procedura. A Dlaczego mnie? Jacek, jest równouprawnienie. Naprawdę? Jest równouprawnienie? Nie mów sofizmatu, bo jest to nieprawda. Nie ma równego uprawnienia. Są równiejsi i równi. Nie będę tego rozwlekał, wiesz doskonale o tym, tak? Są równiejsze pociągi na granicy z Ukrainą i mniej równe. Są takie, które przejeżdżają, a wszystkie stają, i takie, które stoją. Pogadaj z kolejarzami. Nie ma równości. No? Jacek, nie uruchamiaj się spokojnie. Przecież daj spokój, przecież jestem bardzo spokojny. Tylko ekspresja. Trzeba rozróżnić ekspresję od nerwowości, jako takiej. Ekspresja jest potrzebna, wiesz, bo ekspresja tworzy większą siłę przekazu. No, umówmy się, tak? Zbieranie danych, programowanie pieniądza, a przede wszystkim nieprzebrana ilość informacji o tym, na co wydajesz kasę. Jakie to jest narzędzie w rękach osób ściemnej triady, Michale? I zadam ważne jest... pytanie. I jest... zadam ważne pytanie. Będzie... Takie potężne czekaj. narzędzie, natomiast z jednej strony mamy regulacje, które gdzieś nas zabezpieczają przed nadmiernym grzebaniem w tych danych. Wiem, że jak słyszysz słowo regulacje, to masz stan przedudarowy, natomiast to nie, jednak nie, nie, trochę bo... daje. Mam stan z najlepszego czasu, najlepszych kabaretów polskich, jak to słyszę, wiesz? Ja się nie denerwuję, bynajmniej po prostu. Mnie to po prostu rozbawia, tak jak najlepsze kabarety z lat. 60., 70., które namiętnie oglądam. E, po, to, no, po to, żeby się pobawić słowem, smakiem, dowcipem, kulturą, inteligencją, tak, której brakuje w tej chwili. E, nie, Michale. W Europie cały czas mamy jeszcze nie zostaną nigdy wprowadzone, Nie zostaną. Przynajmniej w. Nie zostaną, nigdy, nie zostaną wprowadzone nigdy testy weryfikujące, jaka jest osoba. Zatem gęstość osób będzie rosła z ciemnej triady, gdyż ich profile psychologiczne są dostosowane do robienia kariery w tym nowym świecie, w którym im więcej mówi się o miłości, tym mniej jest mniej w społeczeństwie. A im więcej mówi się o empatii i współczuciu, tym coraz mniej tej empatii i współczucia jest w tym społeczeństwie. Ja mam szybkie pytanie, które padło no. miesiące temu, kiedy mówiłeś o gotówce w komentarzach pod naszym materiałem. Gotów? No, Ktoś zapytał, Panie Jacku, jaki jest problem z tą gotówką, jeżeli jestem uczciwym człowiekiem, nie piorę brudnych pieniędzy, po prostu chcę zapłacić szybko i wygodnie. Co mnie obchodzi, czy płacę cyfrowo, czy gotówkowo, skoro jeszcze kartą mam wygodniej? Eee, karta jest tak naprawdę odzwierciedleniem naszego pieniądza na koncie bankowym. Ok? Nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że w pieniądzu programowalnym będzie można zarządzać ilością pieniądza na rynku poprzez programowanie jego czasu trwania. To jest bardzo ważne. W przypadku pieniądza cyfrowego będzie można, tak jak w tej chwili są karty, które testują systemy pieniądza cyfrowego, karty dla migrantów w Niemczech, które umożliwiają im kupowanie tylko i wyłącznie na terenie Republiki Niemieckiej. Tylko i wyłącznie określonych towarów w określonych sklepach. To jest przyszłość pieniądza cyfrowego. To jest wiele różnych innych, właśnie, możliwości wykorzystania tego pieniądza programowalnego do sterowania zachowaniami społecznymi. To jest wiele innych atrybutów, których. W czasie i wcześniejszych programów tam wielokrotnie mówiłem, także wiele innych osób o tym mówiło. I to są zagrożenia to, że płacisz. płacisz, jak chcesz. Chodzi o funkcje, których aktualna karta kredytowa i aktualne konto bankowe nie posiada Funkcji, które będą mogły być indywidualnie przypisane do Ciebie na podstawie używanego przez Ciebie języka nienawiści. Bo ktoś stwierdzi, że nie, no może w tej chwili nie używasz języka nienawiści, ale być może będziesz go używał. W związku z czym trzeba ograniczyć swoje funkcjonowanie w domenie społecznej, w związku z czym twoje pieniądze są ważne tylko w odległości półtora kilometra od miejsca zamieszkania przez ciebie. A potem, jak wyjdziesz, to już nie są ważne. Może twój pieniądz cyfrowy nie będzie miał możliwości zapłacenia za internet, żebyś fake newsów nie rozpowszechniał. To dla nas, inwestorów, największym problemem byłoby, gdybym nie mógł sobie przelać pieniądze z konta na rachunek maklerski i kupić akcji. A może nie będzie akcji. Może zostaniesz uznany właśnie w ramach popatrz. Ale popatrz, <taki> takie proste połączenie, za czym przejdziemy do wykresów. Robisz ankietę ryzyka, okay. wypadasz negatywnie, bo nie użyłaś. Do wygenerowania odpowiedzi czata GPT. Chciałeś być uczciwy, tak? I odpowiedziałeś uczciwie. I w tym momencie automatycznie masz blokowane swoje pieniądze, iż nie możesz inwestować w to, co byś chciał inwestować, bo jest za bardzo dla ciebie ryzykowne. Systemy automatycznie blokują ci wydanie pieniędzy na inwestycje. Co ty na to. To już jest. Jeszcze nie. Tak. Gdzie masz? W Polsce, w całej Unii Europejskiej. Tu nawet biura maklerskie narzekają, że. Nie mogą oferować produktów 70, takich inwestycyjnych 70% klientów, ponieważ oni nie spełniają parametrów. A, bo nie użyli czata GPT do odpowiedzi. I mają, i mają ten rating 1-2, czyli można im zaproponować fundusze pieniężne i obligacje. Więc potem muszą z tym klientem się spotkać osobiście, pomóc mu rozwiązać test, wtedy dostają zezwolenie na akcję i tak dalej. Ja miałem kiedyś kuriozalną sytuację, że wygasł mi, wygasła mi ankieta na jednym z rachunków maklerskich i był taki dzień, że potrzebowałem kupić opcji, bo tam było 45 dni do wygasania, akurat wystawiałem opcje nieważne. Był taki moment, że to było kilkanaście godzin, kiedy była dość dobra stopa zwrotu, jeżeli zrobiłbym to na opcjach, ale mi wygasła ankieta, nie mogłem zrobić na derywatach. Zacząłem rozwiązywać ten test. Nie miałem tyle czasu, żeby siedzieć przed komputerem te 25 minut. Okazja przepadła. Okej. Okay, um, ale zwróć uwagę na jedną kwestię, którą powiedziałeś. Potrzebują się spotkać z klientem, żeby pomóc mu rozwiązać test. To po co ten test? No, można go przeprowadzić telefonicznie no, albo sam klient, no, ale też. Tam czasami pytania są tak napisane gorzej niż na maturze więc trudno trudno zrozumieć o co chodzi akurat rozwiązywałem ostatnio akurat rozwiązywałem ostatnio taki test bo otwierałem sobie gdzieś rachunek nowy A, no i po prostu patrzę na to i prawdę powiedziawszy myślę że matura jest lepiej napisana pomimo tego że po prostu jakby było pisane przez osobę która nie wie co pisze albo po to żeby ona tak na siłę próbowała coś utrudnić i tak wiesz tak to, co jest ważne na tym wykresie, tam no, zaznaczyłem strefę walki, która jest związana z pierwszą luką, ale potem, no, jak ta luka zostanie pokonana, to będzie strefa walki numer dwa. No i napisałem taki element, jak patrzę na ten wykres, no to mówię, kurna, no, widzę pięciofalową falę, która ma czwórkę w korekcie, i zadałem pytanie, czyżby tak. Zresztą indeks NKI spadł najwięcej, bo o 25%. No i żeby do naszej tej dyskusji przejść, no to wykres. Z wczoraj w nocy, tak? Czyli ze wtorku w nocy, przed notowaniami dzisiejszymi. Nawet nie wiem jak tam poszło do Nike, bo nie zdążyłem popatrzeć. Jak poszło Nikkei tak? Patrzyłeś popatrzeć. Patrzyłem pół 5%. Okej, okay, czyli nie ma nie ma siły. To jest okay, nie ma siły. Nie czyli... 250 punktów. Tak. Czyli krótko mówiąc walczy w tej strefie walki, tak? I teraz jest kwestia taka, czy będzie miał na tyle wigoru. Dla mnie taki ostry zjazd w górę, to zresztą też pokazywałem Państwu w tym programie w Setno Spekulacji, do którego serdecznie zapraszam. I zaraz powiem także, dlaczego, Szanowni Państwo, zapraszam. I to jest bardzo ważny przekaz, przekaz tak? dlaczego Was zapraszam, ale to najpierw po, po wykresie. I, i, I pokazywałem wtedy i tam przykłady takich obsuńc, tech, obsów technicznych, bo. Dyskusja, jaka się przetoczyła przez weekend, mówiła o tym, czy to było takie tąpnięcie techniczne, wynikające z zaburzenia w płynności i w ogóle. I sobie popatrzyłem na inne zaburzenia techniczne, czyli sierpień 2015 roku, kiedy mówiono, że było zaburzenie techniczne, skutek padaki na rynku chińskim, i maj 2010 roku, kiedy gość miał 10 rąk i pamiętasz, jak, jak potem dostał wyrok no nie, za ustawianie transakcji na kontraktach na 500 bo na 10 rąk grał. Pamiętasz takie? Okay? Dobra, no, ciekawe było, tak? Okay? I, i, I pokazałem wam anatomię tego, ale jednocześnie patrząc jeszcze dzisiaj rano na ten wykres, to przypomina mi odbicie po czym, Michał? Z czym ci się kojarzy ta, ten taki zjazd na Nikei? I co do głębokości i co do sposobu opadania? Tylko jakbyśmy zamiast dzienny podali tygodniowy, to co byś zobaczył wtedy? Jaki wykres? Zgaduj, z albo LPP. Brawo. Brawo, COVID. I tam jest taki agresywny wyjazd, w związku z czym wydaje mi się, że gdzieś po drodze tutaj będzie element korekty, czyli element wchodzenia na rynek, to będzie to, jeśli po tej korekcie, której celem będzie wyrzucenie z rynku strachliwych, albo pogłębienie jeszcze strachu na rynku, czyli będziemy mieli dwa scenariusze, i element wybicia potem tego scenariusza lękowego otworzy tak naprawdę dopiero wjazd na górę, tak? Okay, czyli, jeżeli będzie krótka korekta agresywna i wybicie, to znaczy, że rynek idzie w górę, ale jeżeli będzie pogłębienie zjazdu, to znaczy, że jest dążenie do tego, żeby na rynku ten strach pogłębić. Jaka jest Twoja hipoteza co do mojej? Tak, typowo technicznie, bardziej modelowo byłoby dojechać do 37 tysięcy, a potem sprawdzić dołek sprzed tam, półtora tygodnia. Czyli bardzo głęboki zjazd, potem bardzo mocna korekta, która jest zgodna z wcześniejszym trendem, czyli wzrostowa, która jakby mówi inwestorom: no popatrzcie, super okazję trzeba kupować. Dochodzimy do 37-40 tysięcy i tam nam odcina parę, i potem wracamy do dołków. Czyli to czysty, ale są dużo wyżej. Co? Czyli to czyli druga luka. Czyli dużo druga luka wyżej tak? bym narysował. Czyli ta druga strefa walki na drugiej luce, tak? Tak. Okej, okay, dobra. No to zobaczymy w takim razie, jak nam czas pokaże. To jedźmy dalej, bo tych wykresów mamy trochę. Wykres wig -u. No, dzisiaj odwrotnie robimy zazwyczaj i idziemy po Nikei z Wigami, tak? No to tutaj macie wykres z 9 sierpnia. Tak, czyli to, co prezentowałem tam. Wik mocniejszy od Nikei, 13%. No i pokazałem strefę walki. Tak, pierwszą, żeby było jasne. No i. Sytuacja da wczoraj. Bardzo agresywne podbicie w górę na dużej białej świecy. Tak, podjechanie w górę. I wejście w drugą strefę walki, czyli próba domknięcia drugiej, tej, drugiej luki. Jak dzisiaj Wik. Wik nie wiem, bo nie obserwuję, ale WIK 20 plus 60. Kwestia jest taka, jaką masz hipotezę, bo mamy w tym momencie agresywne odbicie w górę, tak? W tym okresie zeszłego tygodnia WIG w zakresie odbicia był słabszy jako indeks niż inne indeksy, czyli nie odbijał się silnie i to odbicie, które miało miejsce w poniedziałek, wczoraj, przepraszam, czy w poniedziałek, o 3% było bardzo agresywne w górę, tak? O to mi chodzi, że on tak jakby inwestorzy upewnili się, że inne rynki idą w górę, ok, to my też pociągniemy się w górę, tak? SP ok, Nasdaq ok, Nikkei ok, DAX ok, dobra, to pakujemy pieniądze na wzrost. Ja, ja, ja bym tak to zinterpretował, prawda? Więc no i teraz kwestia jest taka, czy tutaj nie będzie właśnie też korekty. A jak będzie korekta, to co z tego wyjdzie, bo wyraźnie widać po dzisiejszym wyniku, że on utknął tej, w tej strefie walki w tej chwili, no i zobaczymy, czy pójdzie dalej. No to jak mówisz, że jak mówisz, że indeks główny WIK nie pokazuje tam o no 20, to nie będę gadał, bo. Spółki skarbowe są i Orlen ma problem z pokazaniem wyników swoich za pierwsze półrocze. Nie wiem czemu ma się wstydzić, bo generalnie wszystkie firmy, większa część firm Gazoil ma problemy. No to mamy mvga 40, tak? No i co? Wykres... Tak na marginesie wyniki Orlenu są bardzo dobre, te najświeższe, które pokazał. No Jest Jakby pobił to co było rok temu, czy tam dorównał do tych wyników w trudnym środowisku. A NWIC 40 wygląda dużo gorzej niż wig 20. Wyraźnie widać, że wejście, które było zrobione w poniedziałek, mniej więcej takie typowe wejście w stylu zagranicy, czyli to raczej wchodzi kapitał zagraniczny, co też było widać na ruchach walutowych, a polskie TFI i polscy inwestorzy bardziej nieśmiało zbierają NWIC 40. A w ogóle trochę gardzą MEZWIK 80, bo ten w zasadzie odstaje za ostatnich no kilka lat. będziemy sesji gadali o Svig 80% to, to nie Pogadajmy na temat 40. No przede wszystkim co sądzisz o tym, jak narysowałem pięciofalową strukturę, po której mamy w tej chwili do czynienia. Z czymś, co może być strukturą korekcyjną, i to taką strukturą rozbudowaną, lub ta struktura korekcyjna już się zakończyła, no i będziemy jechali w górę, tak? No, jak widzisz, bo zjazd 14% pokazał, że jest w miarę mocny. Jest pomiędzy S&P 500 a NASDAQiem, czyli był mocny z punktu widzenia korekcyjnego jako takiego. Zatrzymał się w strefie technicznej zniesień Fibonacciego. No i co? To co jest ok, podoba mi się. 6400-6500 punktów jest do zdobycia. Jest do zdobycia. Pytanie jest czy wybije się pod to ograniczenie linii spadkowej trendu. tak? I... Być może będzie grana. Pamiętajcie o tym, że w takich sytuacjach grana jest struktura 1, 2, 3, czyli wybicie, cofnięcie i wybicie w górę. tak? Pamiętajcie o tej strukturze 1, 2, 3, bo ona lubi być grana w tego typu strukturach, z którymi mamy do czynienia. Szczególnie jeżeli byłaby to fala C, czyli jak mamy ten taki boczek, którym idzie, no i znowu zasada, że jak mamy półkę w trendzie, że wcześniej spada, mamy półkę, to potem dalej spada, czyli kolejne uzasadnienie. No i mamy tą strukturę, małe wybicie, korekta, większe wybicie, korekta, czyli zagranie na tą większą korektę i wybicie z niej będzie świadczyło o zmianie kierunku i podężaniu na północ. Tak by, to, tak by to wyglądało. No a teraz ten WIG-80, o którym zacząłeś mówić. Masz WIG-80, zostawiam ci pole do gadania. Poniedziałek, czyli dwie świece wcześniej na tym wykresie. Jedna bardzo słaba na SWIG-80. Arkusze na wielu spółkach nie wskazywały, żeby było dobieranie jakieś masowe ze strony funduszy. Mogą być kłopoty, jakby jeszcze 2000-3000 punktów na luzie możemy siłą rozpędu wjechać, ale potem mogą pojawić się kłopoty. Musiałyby być jakieś dopłaty do towarzystw funduszy inwestycyjnych od detalicznych inwestorów, żeby tutaj poszła jakaś większa pompa powyżej, na przykład 27 tysięcy. Co myślisz? Wiesz, co myślę, że masz dużo racji w tym, co mówisz. Dodam do tego jeszcze kwestię taką, że WIG 80 miał największy e, slajd, najszybszy taki ry, e, zjazd. Tam na 40 zwróciłeś była półka, a on po prostu walnął od razu w dół poszedł, prawda? E, czyli mamy do czynienia z dużą paniką i lękiem, która się ujawniła na tych spółkach. Być może także częściowo e, z tego, co mówię, czyli niskiej płynności na spółkach S80, e, e, nie mówiąc już o innych. Czy element próby wyrzucania przychodzi z trudem, no bo nie ma odbierających, prawda? Dlatego się to sypie. Jest tu mało inwestorów zagranicznych. No i mamy szybkie odbicie w górę. Zatem e, dla mnie jest bardziej prawdopodobne testowanie dna, jak to obserwuję, niż testowanie szczytów, tak? e, w, tym, w tym układzie, prawda? Co ty na to? Tu jest jeszcze, myślę, jedna rzecz. MVIX no. 40 jest bardzo eksportowym indeksem. Tam nawet kilkanaście procent przychodów jest już generowane poza Polską, a na niektórych spółkach 70. No. A MVIX 40 jest raczej indeksem nastawionym głównie na nasz wewnętrzny rynek, a jeżeli będziemy mieć w tym roku o pół punktu procentowego niższy wzrost gospodarczy niż mieliśmy mieć, to to się odbije na dynamice wyników bardziej na S80 niż na M40. Możemy mieć większy spadek gospodarczy niż pół punktu procentowego, ze względu na to, że czeka nas po wakacjach dużo niespodzianek różnego rodzaju, w tym wzrost inflacji. Zatem element ubytku zdolności nabywczej z kieszeni w obszarze konsumenckim może być mały. Za tydzień powiem, że za tydzień pogadamy o, o jednym z obszarów. W których Polska jest gospodarczo wypychana, bo, wiecie, to co obserwuję w tej chwili, to obserwuję bardzo agresywne wypychanie Polski z różnych przestrzeni gospodarczych, w których mogła zająć ciekawą pozycję. Tak? I obserwują to także moi znajomi, przedsiębiorcy. Dzisiaj akurat na jednej z takich grup ukazał się artykuł, znaczy jeden z kolegów pokazał artykuł o tym, jak zamierza się opodatkować fundację rodzinną, czyli została stworzona fundacja rodzinna. A już się grzebie o tym, żeby ją opodatkować. Więc, wybaczcie, szanowni państwo, ja raczej oceniam, że ze względów pewnych, o których właśnie za tydzień powiem, będzie wynoszenie polskich firm przez polskich przedsiębiorców z Polski, co może zaskutkować z tym, że jak jest tak 250 polskich firm prywatnych, których obroty są tak powyżej 100 milionów dolarów, 100 milionów złotych, przepraszam, i tam są fajne firmy, mają po 100 milionów dolarów, po 200, po 300. Są też oczywiście tuzy, które mają po 16 miliardów. Okay, to, to jeżeli te firmy, które zbudowały się w ciągu 30 lat, zostaną pognębione tym, o czym będę mówił za tydzień, to możemy mieć z dużym problemem gospodarczym w Polsce. Tak naprawdę, Michale. I on się rozpocznie, właśnie wydaje mi się, w drugiej połowie, po wakacjach. Takie jest, tak jest moje zdanie, ale zobaczymy. I, i, i obrazem tego będzie zachowanie SWIG-u jako, jako indeksu. Dalej. A teraz S&P 500. Wykres z dziewiątego, strefa walki jak widzicie tutaj pokazana, zjazd tylko 9. Pewne hipotezy, które tu stawiam, prawda, czy to jest fala czy korekta, bo tego nie jestem w stanie w tej chwili określić na tym etapie. I, i, i też sprzedaję wam pewien sposób myślenia podlegający nastawieniu hipotezy A czy W1, B czy W2, C czy W3. Bo wtedy mamy do czynienia z procesem decyzyjnym opartym na testowaniu hipotezy. Tak, To, to jest bardzo ważne. tak że jak stawiamy hipotezy, to testujemy hipotezę i bardziej jesteśmy wtedy naukowcami, inżynierami, architektami tego, co się dzieje, niż zaklętymi w emocje istotami ludzkimi, prawda. I teraz popatrzmy na wykres. No i to dobicie wczorajsze, prawda, wtorkowe, agresywne, 3% w górę. A co ty na to, na 500, nie? No to jest taki indeks, który cały czas wygląda dobrze. Masz wzrost na spadających obrotach, czyli jest coraz mniej chętnych do kupowania. A ta biała świeca, to ja często, państwo, jak pamiętacie, mówię o białych świecach, które nie mają obrotu, czyli to są puste świece białe. A teraz, Michale, krótka przerwa i zrobię kwestię. Dlaczego, szanowni Państwo, jest dla mnie ważne, abyście przenosili się na kanał, znaczy, żebyście subskrybowali kanał w sedno spekulacji i oglądali to, co tam jest, a strachując od tego, iż w opinii osób, które to oglądają, te programy są bardzo wartościowe. Otóż, Szanowni Państwo, moim celem jest doprowadzenie do sytuacji tego kanału, takiego, abym mają taką dużą oglądalność, w której mogę, będę mógł dla Państwa zapraszać różne osoby i robić z nimi wywiady. Wywiady, które są dzisiaj robione w, przez dziennikarzy, nie są wywiadami profesjonalnymi, dlatego że dziennikarze nie są profesjonalistami w zakresie inwestowania, rynku monetarnego, makroekonomii, geopolityki i nie potrafią zadawać pytań, które byłyby w stanie pokazać Państwu ciekawy świat. Więc wymyśliłem sobie ten kanał w sedno spekulacji jako kanał, w którym, jeśli osiągnę, na, jeżeli wspólnie osiągniemy, to jest bardzo ważne, jeżeli wspólnie osiągniemy oglądalność rzędu tam 30 tysięcy, to wtedy będzie to możliwe, że skontaktuję się na przykład z sekretariatem pana prezesa Glapińskiego i jako kanał poproszę o wywiad z panem prezesem i za... będziemy rozmawiali o rzeczach, o których zazwyczaj dziennikarze nie pytają, bo nie wiedzą, o co pytać. Tak? Stworzy mi to przestrzeń do tego, że będę mógł inne osoby, tym bezwzględnie zapukam do pana prezesa. Przepraszam pana premiera Tuska i poproszę go o wywiad, bo potencjał oglądający, który będzie stał za tym kanałem, będzie uzasadniał to, że pan premier rozważy taką kwestię lub może wyznaczy kogoś ciekawego ze swojego otoczenia. No i będziemy mieli ciekawy wywiad. Być może poproszę innych panów, jak na przykład byłego premiera, pana Morawieckiego, o to, żeby zabrać mu kilka pytań na temat koncepcji nowego ładu. I tego jak to się stało, że nie przewidział jako bankowiec niszczenia polskich małych i średnich firm. To jest cel programu Sedno w Rynku i dlatego proszę was bardzo o pomoc w promocji tego kanału, budowaniu jego zasięgów, bo pozwoli mi to robić wywiady i znajdować odpowiedzi co do naszej przyszłości. Znajdować wytłumaczenia co do tego, dlaczego pewne rzeczy się zdarzyły, a także wytłumaczenie, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Co sądzisz o takiej misji kanału, Michale? Myślę, że to byłoby mocne. Natomiast zdaje mi się, że już przestraszyłeś na wstępie premiera Morawieckiego, bo na takie pytanie pewnie by nie odpowiedział albo uciekł. Zaraz, bo no zawsze jest kwestia taka, że jak się z poważnymi ludźmi robi, to się tam 12 pytań do nich adresuje, bo nie muszą wiedzieć, nie? No zaraz, a dlaczego nie odpowie na to? Przepraszam cię bardzo. Jeżeli nie odpowie, to będzie pusty ekran i będzie awatar prezesa Morawie, prezyden, przepraszam, premiera Morawieckiego. Wyszkole go na algorytmie AI i będzie mi odpowiadał. O wow, to by było dobre. Ciekawe, co byś napisał jako dialog premierowi byłemu. To nie ja napiszę. Po prostu wezmę wszystkie jego teksty, wszystkie jego materiały, wszystkie jego wypowiedzi. Wrócę do AI, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie nauczę ją bycia premierem. Byłym premierem. To tym pozytywnym. Nie może będzie no, jednak no, lepiej no, usiąść ze mną. Gnać. Michał, czyli będzie lepiej chyba usiąść ze mną i pogadać jednak, nie? No, możliwe, że tak. Także wiesz. Wiecie Państwo, jakie pytania zadaję. Wiecie, jaką. Jak, jak wnikliwie czasami pewne rzeczy robię? Jak kontrowersyjny jestem, więc. Zróbmy to razem, tak? Ale do tego potrzebuję po prostu mieć dużą oglądalność. Programy, które tam daję, są ciekawe w opinii tych, którzy oglądają, więc nie będę mówił w swojej opinii, tylko czytajcie, po prostu patrzcie na komentarze i, 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 i zapraszam po prostu do oglądania. Między innymi przygotowuję cały czas i to zrobię, jak tylko ukażą się wyniki NVD, program o półprzewodnikach, bo zdecydowałem się, że jednak, jako że mam wyniki kwartalne już wszystkich pozostałych półprzewodnikowców, no to zrobimy program o stali XXI wieku, czyli krzemie. tak? I to będzie. Zaraz na początku. Września to publikuję, tak? Więc tych programów na razie nie ma dużo, bo one są bardzo gęste i grube informacyjnie, a nie pierdoły po prostu do powiadania byle jak, no nie? A teraz bardzo ważne, dlatego chciałem, żebyśmy dociągli do końca, DAX. Bo Niemcy z, weißt, z niemiecką precyzją. Orduch Musign, prawda. Robią bardzo piękne struktury eliotowskie. Ja, ja lubię daxa, ja lubię filmy niemieckie, bo tam po prostu z precyzją niemiecką są odmierzane różne rzeczy. I zachowałem tego daxa na sam koniec, Michale, dlatego że popatrz, wyraźnie widać tutaj strukturę pięciofalową. W tym ramieniu C korekty, jakby, jeżeli jest to korekta, tak, lub fala trzecia, oczywiście, bo to jest, są takie dwie opcje. Jeżeli pójdzie to bardzo ostro, to może się okazać, że mamy do czynienia. Ze strukturą powiedzmy pięciofalową jako taką, tak? Popatrz, jak ładnie widać to. Zgodzisz się ze mną, czy, czy nie, że, że w miarę w ta geometria się układa tutaj, tak? No ta struktura, jeżeli by się wypełniła, to jest do książek. Ale jest jedna rzecz. Znowu się zadam podkwliwe pytanie, bo możecie tam widelcem czasami podcigać, nie? Bo bez zgania ci widelcem, to program byłby nudny. Co uzasadnia moją hipotezę podążania na południe? Bo pewnie masz na myśli słabe dane niemieckiego przemysłu. Też? Ale na wykresie. Czysty wykres. Aha, na wykresie, czysty wykres. Tak, czysty wykres. Hmm. Że wyłam wyłamaliśmy w zasadzie wszystkie możliwości, już jak można było narysować trend wzrostowy. Jako jedyny indeks, nie wszedł do strefy walki. Aha. Jako jedyny indeks wczoraj miał. Malutkie dodzi. Ale to z drugiej strony, najmniej załamał się ze wszystkich indeksów. Okej. Okay. Ja patrzę na strukturę i nie widzę pary do wzrostu. To jest moja hipoteza. Nie wszedł do strefy walki. Zatem, szanowni państwo, element wejścia indeksu DAX do strefy walki powie tak. OK, podpoczywałem sobie, to teraz idę powalczyć. Hipoteza nie wejścia do strefy walki i nie wyjścia, tak jak wyszedł Nazak ze strefy walki, to hipoteza a, słabo. I dlaczego tak może być? Właśnie dlatego, co powiedziałeś. Słabe dane z niemieckiej gospodarki, prawdopodobna recesja miesięczna, bo wynik pod tytułem zero na koniec roku bo taka jest prognoza to bardziej minus niż plus patrząc na to jak w Niemczech wygląda sytuacja gospodarcza w mojej malusienki, znaczy w naszej malusienkiej grupie technicznie fundamentalnie jest dwu, są dwie osoby które mieszkają jedna na północy Niemiec a druga na południe Niemiec w trakcie do Schwarzwaldu przeprowadziła więc w centralnych Niemczech a i na bieżąco po prostu rozmawiamy się spotykamy często i gadamy jak w tych Niemczech jest nie jest, jest źle jest po prostu źle i tym optymistycznym gospodarkiem, że tak powiem, tym optymistycznym hasłem. Im gorzej w Niemczech, tym gorzej w Polsce. Dlaczego, Michale? Im gorzej w Niemczech, tym gorzej w Polsce? Pewnie nawiązujesz do eksportu polskiego do Niemiec. Tak, ale nie tylko do eksportu polskiego, bo im bardziej upada gospodarka niemiecka, tym bardziej chce sobie zrekompensować swoje straty na a, aktywach polskich. A więc mamy piękny sierpień, w którym chłodne noce powodują, że są piękne, ciepłe dni. Nie za gorące, nie za zimne, wspaniałe do tego, żeby siedzieć a, ze smacznym napitkiem. Okej, okay? kto jaki lubi, delektować się dobrą książką, rodziną, przyjaciółmi i samym sobą. Czego Państwu życzę w tym weekendzie? A ja się dołączam. Wszystkiego dobrego. Dzięki za dziś, Jacek. Wszystkiego pięknego.